Witam Was tutaj, cześć, czołem wznowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines Place 4 Park Life. Dziś jesteśmy w naszym kolejnym odcinku spadkowego szaleństwa. Jak możecie zauważyliście, odcinki się ostatnio na kanale bardzo rzadko pojawiają, ale no przez najbliższe, no jeszcze parę tygodni tak pewnie się będzie utrzymać, bo mam trochę dużo rzeczy do robienia na głowie i niekoniecznie tutaj właśnie na YouTubie. Chociaż YouTube też ostatnio trochę potrafi zdenerwować ludzi i to nie tylko ludzi. No, ale tak czy siak postaram się co do drugi dzień, chociaż jakiś jeden odcinek wrzucić, coś spróbować, ale no, ale nie jest takie łatwe, więc teraz długo nie było tego, chociaż dzisiaj mam jeszcze plany, muszę co najmniej Snowfalla chciałbym nagrać, więc ostatni odcinek ze Snowfalla, bo by się już przydało, żeby to się trochę zakończyć. Dobrze, wyjdźmy sobie stąd. Tak, tu mamy nasz park, jak możecie zauważyć. I tak, nie wiem czy nasz park zarabia. Zarabia i to kupę forsy. 11 tysięcy. Z tego co wiem, można naprawdę mocno podnosić cenę, ile tutaj będą i tak cały czas przychodzić. Podnieśmy sobie do 16. Dalej, mamy tutaj nasz jeszcze ten park. I oni tutaj też właśnie jest na 16 i też ładnie wchodzą. Więc dobra, to jest bardzo dobra wiadomość. Dalej, tutaj ogólnie chyba całkiem jest nieźle. Ludzie się chcą budować, to od tego sobie zaczniemy. Czyli po prostu damy sobie, żeby jakimś tam małym, skromnym miejscu oni się mogli budować. Biura chcą się budować i jakiś tam handel, a handel to teraz tutaj wrzuciliśmy sobie. To pamiętam, bo to była ostatnia rzecz, jaką zrobiliśmy chyba z tego, co pamiętam. Tak, więc proszę bardzo, zaczniemy sobie właśnie od tego. Odcinek nie będzie zbyt długi, bo chcę, żebyście go dzisiaj jeszcze dostali. Dzisiaj czy poniedziałek, nagrywam go, chwilę temu minęła 18. I chwilę temu miałem jeszcze problemy właśnie techniczne, musiałem się trochę pokłócić, żeby móc nagrać jakikolwiek odcinek, bo ostatni raz to już chyba grałem prawie z tydzień temu. Więc no naprawdę są tutaj wielkie problemy. Dobra, no i tak, na razie tutaj w tym parku, z tego co pamiętam, jeszcze nie dobiliśmy chyba, nie, czy dobiliśmy. Czy my tutaj już dobiliśmy do ostatniego poziomu tego parku? Czy on to jeszcze jest w którym jest tego poziomie? Chyba nie. Tak, on tutaj dobił do 5 już poziomu. Tak, mamy te skałki, które są mają największą tą efektywność. Czy ja tutaj postawię gdzieś taką chatkę? Tak. Okej, okay, dobra. Nie, to jest trochę inna chatka, ale dobra, tak czy siak. Tak, bo te chatki ja tutaj lubię. Tu jest to palenisko właściwie. Ale tak, tu wywalimy to. I jak tutaj wrzucimy taką chatkę, to w zasadzie nie powinno być źle. A wy tu macie jakiś problem z prądem. Skąd się wziął wasz problem? Tu prąd przechodzi. Ci tutaj mają. A, nie mamy po prostu wystarczającej ilości prądu. Trzeba podnieść budżet. Chociaż nie, on już jest podniesiony. Nie ma, mamy trochę forsy. Nie ma jeszcze tej naszej ukochanej elektrowni, ale możemy zrobić kolejny solar panel, więc nie jest aż tak źle. A co tego, oni tutaj mają swoją własną pompownię, o tego już powiem wam, że to już zapomniałem. Dobra. Gdzie jest nasz prąd? Prąd jest tu, proszę bardzo. Ciach. Kolejny solar panel i możemy teoretycznie trochę, no do 100 jakbyśmy zjechali, tak z 90 nawet, to byłoby dobrze, mile widziane. No, więc mam nadzieję, że nie będziecie odchodzić i subskrybować przez najbliższy czas, to będę bardzo zadowolony. Ponieważ, tak jak mówię, mam po prostu trochę dużo, w sumie dużo to też mało powiedziane, ale bardzo dużo rzeczy do roboty w ostatnim mi tu czasie i głównie szkolnych rzeczy, jasno. I chcę po prostu wyjść na fotostą i wtedy już wrócę tutaj z falą, bo mam trochę pomysłów, a no, a widzicie jak jest. Dobrze, zacznijmy od tego, co się najbardziej chce budować, czyli biura. Biura sobie wrzucimy tutaj, jak dalej się ciągnie od droga, więc proszę bardzo. Źle. Chociaż w sumie czy tutaj nie powinna być ślepa droga? Nie, tutaj jeszcze nie możemy takiej drogi zrobić, bo tutaj jest to. Tak, i możemy nawet, bo mamy bardzo dużo już forsy. Jak ktoś się pamięta, czemu mamy aż tak dużo forsy, to mogę przypomnieć, że był live'ik. I ten live'ik trwał chyba z 5 prawie godzin. I na tym live'iku zrobiliśmy kupę forsy. No właśnie. Więc stąd mamy kupę forsy. Z live'ika. Nie, po prostu na live'iku długo graliśmy i tak jakoś się uzbierało. Okej, dobra, nie, na pewno tutaj nie będzie takiego zakrętu. O to się nie bójcie. Ja nie pozwolę. Ja nie pozwolę was tak skrzywdzić i stworzyć takiego tutaj tragicznego zakrętu. O, dokładnie. To jeszcze jestem w stanie przyjąć, ale nie coś takiego, co przed chwilą wyskoczyło. To było tragiczne. Dobra, dalej, jakby tutaj przyjechał to prosto. Ale prosto, to byłoby bardzo fajnie, ale nie chcę zrobić tego. Tak to się nie chce zrobić. Szkoda.
mam, no i tutaj, no i ogólnie też mam parę ciekawych rzeczy w domu, no znaczy nie tylko w domu, no nawet w szkole mam trochę, jestem taki trochę rozrzucany niestety. No, chyba tyle. Chyba tyle z rzeczy, czemu tutaj nie ma odcinków i czemu mam problemy swoje. I możemy już chyba wrócić do tego, co jest najważniejsze i na co wszyscy chyba czekamy, czyli na odcinek do odcinka. No, tak jak widzicie, tutaj całkiem właśnie chcę, żeby się to budowało wszystko, całe biura. Biura, 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 biura i tu biura. Jeszcze raz biura. Dzielnice, o dokładnie, tutaj się już nam kończy ta dzielnica. My ją sobie jeszcze przyciągniemy tutaj kawałek. Tak, no póki tutaj możemy, ja wiem, że tutaj mamy już dosyć dużo, my tu pewnie to będziemy i tak kupować. No ale nie jest źle. Tu jakby coś mamy nasze wodociągi, a o tym zapomniałem. Tak, więc co do wodociągów już nie trzeba kręcić, może kiedyś przekręcimy. I tutaj nasz port jest bardzo, bardzo dużo ludzi z niego korzysta. Więc to jest ciekawe. Tak, i kolejną rzeczą, jaką się zastanawiam i na pewno chyba nie, trzeba będzie się zastanowić bardziej. Bardziej. No to jest, a mianowicie to, że jak tu mamy tą jedną stację, co nie? I tu gdzieś tu jedzie ten ciąciąg. Jak ciąciąg tak zakręca, o co nie? Tutaj sobie jedzie. To prawdopodobnie ten ciąciąg. Tutaj będą podwójne tory się ciągnęły, tego ciąciąga. I jakoś tutaj sobie dojedziemy do tej stacji, bo tutaj taki wyjazd trochę właśnie poza i najdalsze miejsce by się przydał dosyć bardzo. Ale zanim przejdziemy do tego typu rzeczy, to zajmiemy się jeszcze jedną rzeczą, która jest faktycznie, metro jest potrzebne, ale to jest daleka, daleka przyszłość. Na pewno w tym mieście się przyda w jakimś już nawet niedługim czasie komunikacja jakaś trochę lepsza. Na przykład w sumie możemy dzisiaj nawet z metro zbudować, ale to za chwilę, bo nie chcę, dawa, bo chciałem zrobić pociągi tutaj, ale w sumie metro tu będzie o wiele lepszym rozwiązaniem. Dobra, to jest dobry pomysł, a widzisz? Wprowadzimy im tutaj metro. I ludzie będą zachwyceni tym pomysłem. No tak mi się wydaje, no ja też, wiecie, ja bym był zadowolony, jakby i metro wbudowali pod domem. Oj, zwłaszcza biorąc pod uwagę kto gdzie mieszkam, kto wie kto, gdzie ja mieszkam, to wie, że to jest raczej mało możliwe, ale zadowolony, to ja bym był na pewno. Tutaj na taki koniec świata. Dama, tutaj sobie zrobimy zakręcik. Ciach, 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 ciach. Dalej. Tutaj proszę bardzo się budujcie, budujcie, budujcie i budujcie, dobra. Na razie w paru miejscach, tak żeby tutaj też nie było co za dużo to nie zdawało. Tutaj jest też jakaś dzielnica, nie pamiętam. A, tutaj jest tych samowystarczalnych. No, to na razie ona jest taka mała. Może kiedyś coś będzie więcej się tutaj działo. Dobra, no to tak, biura się budują. Handel się nie buduje, ponieważ nie daliśmy im więcej miejsca. No i sobie zaczniemy właśnie od tego, że tutaj. No właśnie, bo tu będzie taki dosyć większy w sumie handel. I się zastanawiam, tak szczerze powiedziawszy wam powiem, czy nie zainstalować sobie tu jakiejś większej stacyjki w sumie. Może to być nawet, może to nie być taki zły pomysł. I jakąś komunikację taką dosyć dobrą, nawet przez park, które będzie pędzić sobie i omijać to całe, tą całość. To jest dobry pomysł, dobra. To sobie zainwestujemy tutaj w coś, czego jeszcze nie mamy, czyli kolej jednoszynową. Ale nie będziemy oczywiście tutaj wyrobić kolei jednoszynowej, żeby nie było. Czekaj, tu byłoby zbyt blisko wyjścia. Sobie zrobimy... No, gdzieś tutaj ta droga i tak tutaj będzie jechać dalej, z tego co pamiętam. Tak, bo ona będzie trochę przesunięta. Czekaj, najpierw sobie zróbmy tutaj przesunięcie, tak, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem. A mianowicie. Tutaj jest tak ta zatoka, jak tutaj jest ta zatoka, co nie? To. Tu, gdzie się kończy park. Tu jest płot, no dokładnie. To od tego płotu właśnie będziemy robić sobie taką zatokę. O, dokładnie. Taką handlową, czysty handel, tam jakieś może podciki czy coś. Ale tu będzie głównie handel. O, i właśnie, teraz się zastanawiam, czy ja przypadkiem... Tak, zrobimy to z miejscu. Bo nam teraz to nie wejdzie. Więc, ale to możemy akurat sobie już kawałek tutaj wyburzyć. Nie będzie aż takiego wielkiego problemu. Teoretycznie przynajmniej. Dobra, no i tak. I sobie dojedziemy... No powiedzmy tutaj. Może później gdzieś dalej, ale na razie tutaj. No ma. Później tu, to wywal. I tak. Ta droga będzie się ciągnąć tutaj tuż, tu. Jest mój plan przynajmniej. No i tak, teraz trzeba znaleźć miejsce, do którego ja tutaj dociągnąłem. Nie będzie zbyt dużych problemów. Okej, tu już widzę problem.
Tutaj idzie dobrze. Dobra. Tak, mam jeszcze chyba włączoną siatkę, więc... Więc o wiele prościej się to buduje, jeszcze tym bardziej. Tak, dokładnie, siatka jest włączona, więc... Więc poleciało to jeszcze prościej niż normalnie by poleciało. Tak, tu wywaliliśmy ten kawałek, ale my go tutaj zaraz jakoś tam wstępnie wrócią tutaj. No i tak, tu jest ten nasz problem, ponieważ tu jest dosyć strome zbocze. Mówię dosyć, bo jest bardzo strome. I nie wiem, jak zwykle to zrobimy zjazd, ale ja chcę go tutaj na pewno zrobić. Okej, jak dojedziesz tutaj, to już jest pół biedy, tak? Później stąd, wtedy też nie możesz po prostu tutaj zrobić zakręcik jakiś. Jakiś taki, który będzie mnie satysfakcjonował. O, dokładnie. I to, tutaj ten ostatni wał, w sumie też może tutaj nawet stąd zakręcić. I będzie takie piękne zakończenie tutaj tego całego. I tutaj jakieś drzewka czy coś. Poczekaj, drzewka to akurat to zamontujemy. Co jak co, ale drzewka, to ja tutaj mogę ci od razu zmontować, bo nie chcę po prostu, żeby tak się dziwnie kończyło. O, a jak montujemy to właśnie jakoś w ten sposób, to będzie całkiem powiem, że nieźle. No. Tak, i tu się tak nagle po prostu to kończy. Urywa. Dobrze, kolejną rzeczą, jaką trzeba zostawić, to jest na pewno ten budynek właśnie. Ale akurat z nim nie będzie dużych problemów. Pauza. Ulejące napięcie. Tak, tu jest ta kolejka, z tej kupę ludzi korzysta na pewno. My ją zaraz sobie przeniesiemy trochę w inne miejsce. No a póki co dajmy ją tutaj, bo na razie nie chce mi się właśnie kręcić tutaj bardzo tym, gdzie ona teraz aktualnie jest. Dalej, ten budynek trzeba dosunąć do tego miejsca. I widzę, że się właśnie źle wybudowała droga. Tak. Okej, jest coś źle. Jest niewiadomych przyczyn, jak dla mnie przynajmniej. Krzywo się buduje. Dziwne. Bardzo bym też powiedział dziwne. O, chyba teraz pójdzie. Jak nie pójdzie, to będzie źle. To mi się nie spodoba. Kurczę, cały czas jest krzywo coś. Ma być. Halo. Da, CDs. To ty tutaj mi próbujesz udowodnić, że tutaj ty jesteś tutaj bogiem, tak? To akurat ci się nie uda. Jakbyś ty tutaj był bogiem, to mnie tutaj by nie było. Bo byś nie opłacało w ciebie grać. No bo co to za gra, ta sama z sobą gra. Są takie gry, ale tak czy siak. Ale to by nie miało sensu. W tego typu przypadku. Dobrze, tak, to przesunęliśmy, to teraz tak, tutaj sobie przesuniemy. Właśnie. I tu jak idzie ta droga, to tą drogę sobie przesuniemy właśnie też. Jakoś tak tutaj dotąd, tylko trzeba... Nie, wyburzyć to może niekoniecznie aktualnie. Wystarczy mi, że na razie postawisz to tutaj. Tak, jest ewidentnie jakiś tutaj problem. Czy nie chcesz dokładnie postawić tam, gdzie ja bym chciał, żebyś się postawił? Jeszcze raz. Pojedź dotąd. I tu dotąd. I to sobie zupdate'uj. O. O. Teraz jest dobrze? Jest dobrze, dobra. Jakiś tutaj jakiś problem ma faktycznie. No i stąd sobie na razie zrobimy tutaj po prostu zwykły zjazd. Tu będzie właśnie nasza kolejka. Teraz tylko czy wystarczy ją podłączyć. Kolej linowa. Nie stacja, tylko już podłącz. Jak? Chyba to zrobione. Natomiast nasza kolej jednoszyna, którą tutaj mieliśmy montować, będzie właśnie stacjonowała gdzieś jakoś... Chyba nie, przesuniemy to jednak. Nie możemy tego wyburzyć, bo jak wyburzymy, to będą większe problemy niż są aktualnie. Chyba, to póki co tą stację faktycznie możemy montować gdzieś tutaj. Zrobimy mam jakąś ścieżkę, czekaj, zróbmy ścieżkę. Tak. Bo tutaj... Faktem jest trudno jakkolwiek tutaj dogodzić temu. Więc proszę bardzo. Później dojedziesz sobie tu. Później tu. I później tu. No, teraz zrobione. Ciach. Dobra, podłączone. I teraz... Ładowanie. Stis się ładuje. Uwagi ci nie tylko. Stis się ładuje. Dobra. Postawiłem, ale nie chciałem tego postawić tak od razu. Odpyk. Więc czekaj.
bo ja chciałem to postawić. O! Nie, jeszcze. O jeden przesun. O dwa. Dobra, tak jest idealnie. Trochę forsy straciliśmy, ale tak czy siak. Jest dobrze, że to postawiliśmy. Ale to jest sukces, tak, co nie? I tutaj jakby to pojechało do góry. Na full mule to byłoby zacnie, ale. Ale funkcja myślenia o tym, że Cities się dogadasz, to jest mało znana, ale czekaj. Tutaj coś ładnie to weszło. To się stało. Nie, to po prostu musi być pierwszy trochę wyżej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, może. O! Na taki słupach spokojnie się podłączysz. Świetnie. No to mamy podłączenie, proszę bardzo. I będziecie mogli sobie jeździć do góry. Ta kolejka trochę dziwnie wyglądała. No i teraz musimy obliczyć i właściwie obliczyć to nic. Wymyśleć, jak to podłączymy. No to mój pomysł był taki, że jak tu jest aktualnie jest ten zakręcik, to żeby po prostu stąd jakoś pociągnąć jeden tor. Tak, te budynki niestety będą musiały stąd podawać za chwilę. No ale no, trudno to i tak, bo o, nie, nie będę musiał nawet. O, to lepiej jeszcze lepiej. No i tak, obliczmy do którego miejsca. Dotąd, a później to już chyba zaczynamy trochę zakręcać. Tak, dobra. I tak, tutaj jak widzimy jest dosyć duże użytkowanie. I tak, tu są naprawdę bardzo ładne skałki, nie chciałbym ich psuć. Z drugiej strony też nie chciałbym robić czegoś takiego. No i nie wiem co tu zrobić. No, deszczu zaczęło kapać. Możemy w sumie, nie, bo nie chcę też tutaj zrobić przejazdu kolejowego, bo będą problemy inne. A może po prostu jakiś bardzo wysoki przejazd nad tym by się udało zrobić, okej? Okay? Raz, dwa, trzy, raz, dwa... Bo nie wiem, nigdy nie próbowałem zrobić przejazdu kolejowego nad skałami w sumie. Tak, tylko to jest... Bardzo by musiał być długi ten wiadukt. Na pewno jeden słup by musiał być tu. No dokładnie. To jest maksymalna rozpiętość. Czy nad tą jedną skałą udałoby się przejechać? Udałoby się. Czyli da się. Dobra, teraz tylko obliczmy na jakiej wysokości on tu musi być. Czekaj. A, teraz się rozwala. A, bo źle ustawiłem. Bo już faktycznie nie może dojeżdżać. Chyba na takiej wysokości. Nie, no na takie zahacza. Nie zahacza, okej, dobra. To jest maksymalna, minimalna wysokość, na jaką faktycznie trzeba się tutaj zbić. Dobra, no i jak tutaj się to ciągnie, to się tutaj nie dociągniesz, szkoda. A to postawmy sobie tutaj mały kawałek, żebym mógł od tego pobrać wysokość. To nie? No i jest to dosyć wysoko, ale nie takie rzeczy się dobiło. Dobra, no i tak, tutaj sobie... Tak, i teraz jak to zmierzyć, żeby tutaj to idealnie tutaj weszło? I to będzie trudne. Tak, jak zrobimy to sobie na taką wysokość, to jest o jeden wyżej niż powinno być. Ale dobra, no to akurat, że jest za wysoko, nie powinno być z tym problemów. Więc żeby nie było za nisko. No, to też rozwali się na razie chwilowo. Tutaj jeszcze przejedziemy i tutaj już będzie zjeżdżać w dół. Tak, tutaj będzie ta część faktycznie będzie się poruszać dosyć długi kawałek w powietrzu, ale on tutaj zaraz zjedzie, czekaj. O, dokładnie, bo tutaj będzie już po prostu tuż przy ziemi, więc dojedziemy. No, to zrobiliśmy. Daj teraz, gdzie są te duże kamulce. Daj, a bo prąd jeszcze rozwaliliśmy. A to wszystko, tutaj ja widzę, że to wszystko w jednym robi. Rozwala prądy. No ma, daj to. I daj to. Dobra, to jest zrobione. I tutaj nie będziemy nic już dorzucać, żadnych w sumie skałek, bo bardzo ładnie to wyglądało, co prawda. Ale jak trochę zrobimy też drzewek, to też trochę nie zaszkodzi w sumie. Bo drzewek to akurat ostatnio trochę mało montowywaliśmy, więc. Proszę bardzo, macie trochę drzewek. Dobra, no i tak, to powinno już zaspokoić całkowicie nasze zapotrzebowanie.
Tą dociągniemy sobie dotąd, tutaj możemy wywalić i to też możemy wywalić. Dobra, no tak, prąd macie. To jest nowa wiadomość, początek zrobiony. Teraz, wydaje mi się, że on tu faktycznie ciupkę zjeżdża w dół. A ja nie chcę, żeby zupełnie zjeżdżał w dół, bo on tu zaraz będzie jechać i tak do góry. Dobra, tak, tu. Co tego, to jest ciekawe, bo pada tutaj w grze, a u mnie też ma padać niedługo. Dobra. Dobra. I dobre jest to też, że tutaj to tak zjeżdża, ale w złe miejsce. To też jest dobre. Okej, dobra. Jak zjedziesz mi tutaj dotąd, to będzie dobrze. No i teraz, panie. Znajdźmy tutaj naszą linię. Okej, dobra. Jak jest wyburzanie, to dobrze widać. To wyburz. To, tak, tu jest w ogóle ta ścieżka, tylko ona się w żaden sposób nie łączy z tą ścieżką. Z czym technicznie rzecz jasna. Nie to, że tak chciałem, żeby to wyglądało. No i stąd będziesz sobie jechać tu. Czekaj. I tu się po prostu podłączy czegoś. Dobra. Ciach, dobra, to zrobione. Później sobie zrobimy zakręcik właśnie dokładnie tutaj, przez ten wąwóz. Bo ten wąwóz to ja tutaj już tak się nad nim napracowałem, że nie pozwolę, żeby tutaj właśnie te pociągi nasze nie jeździły. Okej, bo tu jest ten kolejny słup, ale nie. Jakoś trzeba tu wjechać. Okej, dobra, nie. To, taka opcja mi się mało podoba. Może tak tutaj daj chociaż kawałek. I teraz stąd. Okej, może po prostu krętą zaczniemy kręcić. Może to jest jakiś pomysł. Okej, bo to musi koniecznie przejechać jakoś tak tutaj i później tutaj jakoś wjechać. Dobra, nie. Tunel mi się nie podoba opcja, to na pewno nie. Ja chcę, żeby tutaj to ładnie faktycznie przejechało, ale nie biorąc pod uwagę opcji tunel. Nie, bo ty tutaj masz właśnie jakoś ładnie wykręcić. Dobra, no i tak, jak dojedziesz już dotąd, o, to zrobisz tunel, no. To rzeczywiście jest jakiś tutaj większy problem. Poczekajcie, nie. My tutaj to zrobimy bez tunelu, nie ma bata. Chyba, że za każdym razem cokolwiek tutaj nie robi, to zawsze będzie tutaj wymyślać tunel. To wtedy to może być faktycznie większy problem. Tak, tylko jak wywalam ścieżkę, to jest zadowolone. Bandyty małe. No, może trochę po prostu wyrównajmy tutaj tą skałkę. Żeby to aż tak nie było pionowe. Może jak zrobimy coś takiego, nie wiem. Przecież to będzie już zupełnie dziwnie wyglądać teraz. Tak, bo tutaj dojedziesz sobie spokojnie. Później, czekaj, nie, wyrównę. Daj to w ten sposób. Okej. Okay. No. O, może w ten sposób. To już mi się w zasadzie bardzo podoba. No, może pomijając, czekaj. Stąd tutaj jeszcze to wyrównaj. No, spróbujmy teraz. Bo ja jeszcze chciałem naprawdę zająć się tym metem. Jak już powiedziałem, to już tak mi nawet ochota na to przyszła. A tak teraz się tym w ogóle nie zajmuję. Dobra. Teraz jest całkiem nieźle. No i tak, teraz znajdźmy sobie naszą linię, która jest tu. I dociągniemy sobie ją tutaj do stacji. Dzięki czemu powinny pociągi zacząć dobrze działać. Ciach. Dobra, mamy w ogóle tutaj też stację metę przy okazji, ale tak przy okazji. No. I teraz, w teorii, dzięki takiemu zastosowaniu, ludzie mogą jeszcze tutaj wysiąść. To powinno być dosyć dobrą wiadomością. Tak, dosyć ciekawie tutaj wygląda, jak to jedzie górą. Jak tutaj to sobie bardziej skończymy, to będzie jeszcze ciekawie wyglądać. No, ale i tak zawsze już coś. Tutaj mieliśmy też w sumie dać trochę miejsca dla handlu, ale próbowaliśmy to wybudować, więc nic się właściwie nie działo. Tak, i tutaj nie wiem, czy to jest jako... Nie, tutaj nie jest... Tak, bo tutaj nad wodą to ja będę chciał budować turystykę, ściśle turystykę. Więc tutaj się pewnie już jakiś handel budował. Ale tu będzie specjalizacja turystyczna, więc pewnie zaraz tutaj i tak te budynki znikną, się właśnie budują. I daj tutaj średni pędzel, proszę bardzo. Handel, witamy was w waszym nowym domu. Waszym. Ojej, widzę, no za dużo historii. No i mamy już nawet pociąg jakiś.
Podjechał. Może tutaj ludzi jeszcze nie ma, ale widzę, że wysiedli od razu wszyscy. Część przynajmniej wysiada. Tak, i na trasie jako tako tutaj jest dużo ludzi. A, no tutaj to akurat jest logiczne, że tu będzie dużo. W sumie cały czas podnoszę w ogóle budżet na tą linię, ale tak czy siak. Dobrze, ile minut już nadaje? 25 i dziś mieliśmy się zająć metrem, dobra. No to zobacz, widzę, noż. Wszystko się robi na sam koniec. No i tak, nie byłbym sobą, gdyby nie powiedzieć tego, że naszym CPL-em, naszym tutaj jakże skąpym miasteczku, jest właśnie to miejsce. Ale zapomniałem jednej rzeczy tutaj zrobić, bo tak patrzę i tak, no i tak nie dowierzam wręcz, że ja tu nie zrobiłem nigdzie zejścia do podziemi. Bo tutaj, o, tu jest jakaś ścieżka, co nie, idzie. Ale tu by się przydało takie zejście, wręcz bym powiedział. Tylko tu trzeba będzie trochę je wykręcić, ale tak czy siak, tutaj takie zejście do tego, co się dzieje na dole, byłoby nawet nie takie złe. A, droga, no tak. No tak. I idziemy tutaj w dół. Czekaj. Dobra. I stąd. Nie, że sobie podłączymy tam z tą całą sekcją tego wszystkiego, tak? Czekaj. No, wyłącz na chwilę i wyrzuć tutaj to, bo to mnie tutaj ściąga i... I przez to nie mogę tutaj kręcić się normalnie. Okej, dobra, rozumiem. Nie to nie. 9 to 9. 9 to 9. Bez skojarzeń, że to niby niemiecki był, tak? To oczywiście, że nie był niemiecki. No tu sobie może z nim zejście. No, proszę bardzo. Jak grzecznie. No i tu sobie z nim podłączenie. I sądzę, że takie już podłączenia, jak tutaj będą, to już będzie całkiem nieźle. Dalej, takie zejście tutaj do tego byłoby się przydało, na pewno jest jedno takie tutaj. Tylko żeby tutaj takie to zejście udzielić, to widzę, że będzie też problem. Nie, play, spokojnie. Play, replay. No, Dominik, na przykład ten nasz maturzysta, którym tam mówiliśmy w jednym z odcinków politycznych, go pozdrawialiśmy, to miał już matury, skończył. Udało mu się, nie wiem na ile, ale udało mu się na pewno przejść przez wszystkie, to już jest duży wynik. Nie, no oczywiście jakoś tam nieźle musiało na pewno pójść. Ale, tak czy siak. Mniejsze auty o to, co jest teraz, co i tak nie ma zbyt dużego znaczenia na nasz przebieg wydarzeń. No, tak, tutaj się to zrobiła ta ścieżka. Ja się zajmuję, żeby nie było już tym metrem. A odcinek ma być krótki, żeby się dzisiaj jeszcze publikował. Bo tak, nie będę tutaj też robić żadnego... Chcecie szybko odcinek, no to... Sorry, no ale... No ale montaż chwilę trwa. I nie ukrywam, nie będę ukrywać. Żeby odcinek się zmontował, to chwilę to trwa. Tak plus minus godzinkę. Trzęsienie ziemi. Tak naprawdę w moim domu. No ba, tak, zaczynamy się też robić powoli korki. To jest dosyć logiczne, skoro to jest tak, to miasto takie długie. I żadnej autostrady nie montowaliśmy. No ale autostrady nie ma, ponieważ nie mamy nigdzie dostępu do autostrady. Poza tym tutaj jedno miejsce. Więc tym też na pewno trzeba byłoby się zająć w sumie. No ba, wracając do meritum, czyli do metra. Zanim przejdziemy do metra, wybudujemy sobie ciąg dalszy naszych tutaj miasta. W ogóle tak tutaj możemy sobie zwolnić spokojnie czas. Akurat w nocy to ja nie lubię, więc możemy przyspieszyć, ale normalnie to nie musi aż tak tutaj to pędzić wszystko. Szybko. No, tutaj jest złe podłączenie. Tak, bo tamte dwie dzielnice są zupełnie inaczej ustawione, to też będzie trochę wpływać na to, że będziemy się inaczej tutaj rozwijać. No, ale nie powinno być aż tak źle. No, tu są biuda, więc tutaj już niech będą biuda. Później się z wami dogadamy, biuda, tak? A na razie... Lećcie sobie sami. Dobrze, dojdźmy do w końcu tego, czego chcieliśmy się zająć, czyli metra. Metro, jak chciałem powiedzieć jeszcze przed chwilą, nie byłbym sobą, gdybym nie wybudował właśnie stacji metra w tym otoże miejscu. Dlaczego? No bo to jest taki główny węzeł przesiadkowy obok tych właśnie tramwajów właściwie. No i nasze metro. Byłoby chyba dobrze zorganizować sobie parę linii metra z osobnymi innymi stacjami. Czyli na przykład jedną linię, która jedzie tak tutaj przez te biura, taką linię okrężną. Później tu by sobie zawracała i tutaj przejeżdżała. I drugą linię, która by jechała sobie stąd, tu obok pewnie tej stacji i
wjeżdżała tu do przemysłu i gdzieś tam wtedy podjeżdżała. Tutaj na razie nie będziemy robić podłączeń, no bo tutaj mają pociągi i tak dalej, więc... No, to jest chyba nawet całkiem niezły pomysł. Więc teraz go zrealizujemy w ostatnie parę minut odcinka. Ja oczywiście się śmieję, że w ostatnie parę minut odcinka, ale... No, ale chociaż spróbujmy podtrzymywać, że tak powinno wyglądać. Że tyle to będzie trwać. A, macie tutaj coś takiego, proszę bardzo. Może nawet wam jakieś, wejście do parku, to już wam nie będziemy montowywać. Macie tu już od grona wejść do tego parku. Właśnie, czy ten park, jak podnieśliśmy forsy, zrobię więcej? Co najmniej chyba z 11. A ten park zresztą ładnie zrobię? Znamia 16, da. Podnieśmy tutaj, może tam będzie więcej teraz ludzi przychodzić. Dobrze, wracając do meta, bo tym się zajmować przed chwilą. Mieliśmy zrobić linię obwodnicową, od tego zaczęliśmy. Więc tak, pierwsza stacja będzie właściwie obok do tego. To jest bardzo dobre miejsce. No i później to się będzie ciągnąć gdzieś tutaj właśnie przez te biura. No i tak, ponieważ tutaj zbyt biura nie mają po tej stronie zbyt dużo jakichkolwiek udziałów, z jednej na drugą stronę. Tu na przykład możemy dać kolejną stację. Tu sobie, czekaj, nie, bo tutaj będą Bombaje obok, a nie chcę też, żeby było obok Bombajów. Czyli oni będą tutaj korzystać z tego jako Bombajów. Dobra, to dajmy tutaj. Najpierw, że będą musieli dać sobie do tych Bombajów, jak będą chcieli korzystać jako Bombajów. Bombajów właściwie. Tak, i stąd sobie należy zrobimy zakręcić, bo pewnie to będzie... Stąd będziesz już tutaj sobie zawracać, gdzie? Damy ci jedną stację tu. Wjedziesz sobie gdzieś tutaj do tego jeszcze. Dzięki czemu przejedziesz sobie właśnie tutaj obok tego... Poczekajcie, te Bombaje przesuńmy już, tak jak powinny na razie wyglądać. Znaczy, czy nie powinny teraz wyglądać, tylko one tutaj będą jechać dalej po prostu normalnie prosto, tak? Zróbmy sobie dalej pętelkę. Poczekaj, to jeszcze przedłużmy o jeden. O, i dajmy teraz sobie. To będziemy mieli na dłuższą chwilkę. Już tą pętelkę. Dobra, to jest zrobione, proszę bardzo. Bombaj, jedź. No, on trochę się tutaj rozczłonkował, ale zaraz tutaj wróci do swojej pierwotnej natury, jak powinien w teorii wyglądać. No, a tutaj to sobie jeździ. Tu jest jeden przystanek w jednym kierunku. I on będzie trochę dalej. On będzie tutaj. Tutaj, tutaj. No i tak jak tutaj zawsze było, jest jeden na końcu. No, a to tak, tutaj to się całkiem nieźle już tutaj rozwija. I dalej, wracając do meta. Stację meta sobie zainstalujemy właśnie w tym miejscu. Do tej dzielnicy. Tak, bo ja nie, jak widzicie, nie chcę zbytnio podłączyć z jakimiś konkretnymi punktami na naszej mapie. Tak, żeby oni tu po prostu z tego lepiej korzystali. Tutaj podłączymy z tym punktem przesiadkowym tutaj, bo tu jest duży, więc już niech będzie. Tak, ogólnie, jak widzicie, to jest dużo pomijamy, bo też chcę, żeby te Bombaje były w użytku, jak są cały czas w użytku. Dalej, właściwie może to przejechać sobie aż nawet dotąd. Bo tak tutaj trochę ukośnie właśnie jedzie. No i tak, stąd jak już tam dojedziesz tak daleko, to tutaj nie ma bata, trzeba zawrócić. Tu jest idealne właśnie miejsce, takie to jest to. I tu prawdopodobnie kupimy jeszcze rozszerzenie, w sensie kupimy kolejny kawałek ziemi, więc tutaj będziesz zawracać. Dzięki czemu tutaj pod naszym wejściem bramą do miasta, czy też nawet tutaj byłoby dobra stacja. Czekaj, tutaj wmontujmy stację. A żeby tutaj wmontować stację, trzeba ten park już niestety przerzucić. Rzucimy cię na chwilę tutaj na bok. Postawimy stację i tutaj wrócisz. Stacja postawiona, wyrzuć. I... A nie, w sumie patrz, już może być nawet w tym miejscu. Bo to akurat nie ma znaczenia, a handel będzie tutaj, jak był. Dobra, proszę bardzo. No i stąd jak ty będziesz już czekać, to stąd już będzie całkiem prosty dojazd. Dobra, no i tak, to sobie tak. Czy tutaj wywali nam jakieś... Nie, wywala nic, świetnie. Więc lecimy sobie... O, wywala. Zawsze wywala, jak robisz jakikolwiek pierwszy... Coś odblokowujesz. A ja w tym momencie odblokowałem linię. I dalej stąd. Jak tutaj to miało być. Będziesz tutaj podjeżdżać pod górę. Pod górę troszeczkę. Dalej, tutaj prostą trasą tak akurat nie będziesz mieć problemów żadnych. Później tu ładnie wykręcisz do tej stacji. Tutaj zjedziesz sobie tutaj trochę na dół do tego. Tu będziesz mieć dosyć ostry wykręt, bo aż tutaj dojedziesz do tej stacji. Z tej stacji też dalej będziesz wykręcać.
Normalnie się czuję, jakbym budował znowu jakąś Enduwikę czy coś. Później będziesz tutaj wykręcać. Czekaj, wkręcać może jeszcze kogoś od razu dokładnie. No, proszę bardzo. Dalej, tutaj to ma dojechać gdzieś na tego typu poziomie. I się tutaj podłączysz. Tak, i czy jakiś tutaj nie pominąłem? Nie, nie pominąłem żadnych. To bardzo dobrze. Później będziesz tu dojeżdżać, bo wiecie, ja tutaj od razu, nie wiem, tak jak w Warszawie jest, że po 3 stacje, ja tutaj od razu jeden z wielkim hukiem robię. Tu będzie dosyć ciekawy przejazd, bo tutaj właściwie to jest, nie ma żadnych tej rzeczy, się nie dzieją. A, i tu później jest długi tam czas prosto, aż w końcu dojeżdżę do tej stacji, no tak, zapomniałbym. Dajmy sobie więcej miejsca na dojazd do tej stacji. Tutaj i tutaj. Po czym będziesz dojeżdżać tutaj, o, dokładnie zakręcisz. I tutaj do tej stacji, co jest ona, o, tutaj jest zainstalowana, proszę bardzo. Później mamy kolejną stację, ciach i ciach. Dobra, to jest minuta odcinka 36, no to jeszcze zdążymy z tą jedną w sumie linią. Pójdźmy sobie najpierw już linię, żeby tutaj właściwie nasze metro jeździło. Ludzie się cieszą, na pewno się ludzie cieszą. Tu się biura pewnie będą cieszyć, bo akurat mam aktualnie tylko ten Bombay. Zresztą i tak jest dosyć dużo. No ale będzie zawsze więcej, co nie? Dobra, tutaj. Tutaj. Popyt też jest całkiem nieźle, się tutaj rozwija. Później tutaj. Oj, ci będą zadowoleni. Później ta część. Oj, zaczyna już kapać mi tutaj u mnie. To znaczy, że będę musiał zaraz zamknąć okno naprawdę. Później tu dojeżdżasz. Tutaj. No tutaj ja widzę, jak oni się cieszą normalnie. No i proszę bardzo, i w drugim kierunku, zaraz zobaczymy, jeszcze właśnie chcę dać sobie trochę czasu, żebyśmy zobaczyli to na koniec odcinka, ile już ludzi będzie z tego korzystać. To dosyć są długie w miarę odcinki pomiędzy stacjami metra, coś czego normalnie kiedyś nie robiłem, ale sądzę, że dzięki takiemu właśnie rozwiązaniu będzie to lepiej działać. Dobra, tutaj, tutaj i też są całkiem ładne zakręty, takie nieostre. To metro nie powinno w ogóle zwalniać i dosyć jechać z pełną prędkością, full control. Dobra, no i tak, tak jak ja tutaj mówiłem, teraz sobie tutaj montuję kawałek tej jeszcze jednej stacji, którą tutaj chciałem wczepić. Tylko jak tą stację tutaj montujemy, to ja już, to jest już ciekawsza część. Tak, może tutaj w sumie ją montujemy. Będzie, bo tu jest jedno to zejście, to chyba tutaj to wejdzie, tak? Tak, to będzie najlepsze chyba. Albo... Nie, bo tutaj są te przejścia podziemne, to całkiem nieźle to powinno się tutaj ciągnąć. Tu mamy stację jedną. O, coś jest problem z wodą. Aha, to mi się nie podoba. Chyba coś tutaj siadło. Nie, wszystkie się kręcą. No, to może po prostu trzeba włączyć kolejny. No, macie kolejny. W ogóle czekajcie, jeszcze zanim tutaj przejdę dalej, bo ja wiem, że ten ja to zawsze tak lubię przeciągać, ale tak czy siak. Czy tutaj ta woda się zasyca? Tak, zobaczcie, jest woda. Idzie kurczowo do tego miejsca. Dobrze jest, dobrze jest. A, tutaj się to już działa. To tak, ta linia metra miała przejeżdżać tutaj, jak jest właśnie w ten sposób ustawiona. To mój pomysł jest taki, trochę zmieniłem, żeby tu wjeżdżało to tutaj. Natomiast stąd, jak ona już jest tak ustawiona, to jest dosyć ciekawie ustawiona tutaj, to żeby ona stąd wykręcała, co nie, i to dosyć długi kawałek dojeżdżała do tego skrzyżowania i tutaj kawałek wjeżdżała w tą część, co nie, i tutaj podłączymy z tym. No ma, to jest chyba mój ostateczny pomysł tutaj, wizję tego. No ma, to jest dosyć dobry pomysł. No, a to teraz tylko postawmy szybko tę stację i chciałbym to skończyć dzisiejszy odcinek. Swoją drogą, zanim przejdziemy do tego, jeszcze tylko zatknę, czy ta linia Bombajowa, bo ona jest tutaj tylko do handlu, zarabia na siebie. No ma, jest dużo ludzi, jeździ, dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Magiczny budynek, może nawet już nie pamiętać o nim, że ja tutaj go postawiłem jakiś czas temu. Tak, tutaj właśnie te nasze promy tutaj sobie stacjonują. Taką, żeby można powiedzieć, stacyjkę. No ma, no i tak, aby tutaj to postawić, to sobie musimy zrobić też znowu. Znaczy, postawić to można normalnie, ale żeby postawić po mojemu, to nie jest normalnie, tak. To by było do przewidzenia. A widzę, że coś normalnego postawił. To byłoby osiągnięcie.
Na mapie, tak, stąd pojedziesz sobie właśnie, tak jak mówiłem, tutaj do tego miejsca. No i tutaj tam w różnych miejscach, czyli na przykład tutaj, chciałbym, żeby były stacje metra i żeby po prostu z tego korzystali, żeby tu mieli jakąś komunikację faktyczną do tego typu miejsc. Tu możemy nawet, nie, no bo tutaj do promów już nie będziemy, w sumie tu jest przejście, to możemy nawet dać wam do przejścia, przejście. I od tego przejścia i tu będzie ostatnia stacja, którą montujemy sobie do nas. Czekaj. Daj już gruntową też można zrobić to samo. Tu wypad. I daj tutaj, żeby się przemysł budował. No ma, to zrobione. No i pójdźmy sobie na... A nie. No ma, na razie sobie jeszcze nie puszczajmy tego. Pójdźmy już sobie do końca to od razu. Na jeden cyk bym powiedział. Czekaj, tu była ta stacja. Tak, tutaj się coś może pobudować jeszcze. No jeden budynek, ale dobra, tak czy siak. No i stąd jak już pojedziesz. Tak jak tutaj był właśnie pomysł i stacje. Tak, tu przy okazji te domki tutaj samowystarczone będą miały jakąś komunikację. Później wjedziesz tu sobie do groma z jasnego nieba, gdzie tutaj to się tak przydasz. Jak nie wiem co właściwie. Później się podłączysz tutaj z tą linią. Podłączysz to może być za dużo powiedziane. Będziesz mieć punkt styczny. I widzę, że są naprawdę już tłumy. Jakby tutaj teraz to zrobić, żeby tutaj się to podłączyło. Tak normalnie po ludzku. Chyba jak zrobimy to... Czekaj, bo tutaj ta stacja jest jakoś... Tak się ciągnie. Okej, dobra, postawimy tutaj tą stację. I stąd już tam pojedziesz dalej, bo tam już jest zbudowana stacja. Dobra, no to tak, tutaj musisz zjechać w dół. Dokładnie. Tak, tu zrobimy tylko ten kawałek, zaraz zajmiemy się tylko, żeby było po kolei. Tu i tu. Dobra, trochę zakrętami, ale trudno. Ale będą wiedzieli jak jechać, więc nie ma problemu. Tutaj linia może później się trochę zmieni, tak? Będzie jechać tutaj może dalej prosto. Natomiast tutaj, poczekaj, nie. Już nie róbmy takich tutaj zakrętasów niesamowitych. Róbmy, żeby to w sumie było jak najtańsze. Chociaż nie musimy, bo mamy force, ale żeby jak najszybciej dojechało, to już bardziej się przyda. Więc zacznę bardzo stąd, później będziesz tutaj wykręcać, jak mówiłem. Stąd dojedziesz sobie tutaj, o dokładnie. Tu będziesz jechać pod tym parkiem. Nawet w sumie możemy... Nie no, pod drogą nie będę puszczać, bo jak będę mieć jakieś problemy później z kręceniem z tą linią, to będę i dojechać do tej stacji tutaj. No, tutaj już podjeżdżę na górę. I tutaj, proszę bardzo, podłączone. Dobra, no i tak, tutaj... O, było, widziałem zielone. Dobra, mamy zielone, proszę bardzo. Aha, dobra, zrobiła się tutaj górka. To mi się nie podoba. O, ale jak tak zrobimy, to już nie będzie górki, będzie git. No, tu sobie trochę obniżymy to. I nie wejdzie. Świetnie. Dobra, to poczekaj, to jeszcze raz. Una momento. Ciach. I ciach, proszę bardzo, dobra, stąd podłączone. Dobra, dalej. Tutaj dojedziesz dotąd. I później tutaj, czekaj. Tutaj podłączysz się z tą częścią. Trochę było też przypadków w sumie dzisiaj, bo tam się kręciliśmy już w tym parku. Postawiliśmy jeden obiekt parkowy, więc w ogóle już na maksa. No i puszczamy naszą linię metra. Tak, tutaj akurat jest jedna bliska stacja, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to jakiś duży problem. Tak, oni się tutaj bardzo cieszą, przemysł na pewno. W sumie... Poczekajcie. Zrobimy jedną rzecz. Jedną naprawdę rzecz tutaj po prostu aż trzeba zrobić. Bo to jest trochę aż daleko, za daleko od siebie. Więc tutaj sobie zrobimy rozjazd. Stąd, tu i tu będzie się to łączyć. Po prostu będą takie stacje w jednym kierunku. No ale to tak, jedziesz sobie tu. Później tu. Tutaj. Tutaj, no to ten cały przemysł teraz tutaj niżej to CPL-a. W sumie można to nazwać nawet CPL. Tutaj do tego, tutaj oni się już w ogóle będą cieszyć. Ci się tu łączą. No i dojedziesz sobie aktualnie tutaj do końca. I na razie tutaj w sumie nie będziemy ciągnąć jakoś też zbytnio daleko. Tam pewnie będą jakieś swoje własne linie będziemy kręcić. Tak, i jeszcze tylko powiem, jakby ktoś się zastanawiał, kiedy będzie live, Avizonosz. Będzie miał takich komentarzy. Live pojawi się wtedy, kiedy ja już zakończę swoje wszystkie te problemy ocenowe. To nie będzie jakoś bardzo długo.
i wtedy się pojawi Lilix z tej serii, niezależnie tego, czy się pojawi Industis, czy nie. I się pojawia teraz jakoś na dniach Campus, ale tak jak możecie się domyśleć, ja nie mam, nie jestem w stanie się nim teraz zająć, więc po prostu ja nie będę uczestniczyć w jego premierze. Dobrze, to tak, czas jest przedni, jak zawsze. Zobaczmy sobie, jak działają nasze linie bambajowe, najpierw od tego. Ta linia działa świetnie. Sobie zmienię po prostu przegląd na koniec. Ta linia też działa świetnie, w sensie patrzę, czy ludzie czekają na przystankach i czy są pełne bombaje. Okej, okay, są pełne bombaje. Ta ma dosyć dużo ludzi. I też są pełne bombaje. Teraz będzie mniej ludzi korzystać z tego, bo my mamy metro. Co trochę szkoda, ale tak czy siak. Tak czy siak, dobra, tutaj oni jadą tu i później tu i no właśnie, nie wiadomo nawet dokąd zbytnio. A, no i później tutaj dojeżdżacie, no tak. To tak, to trzeba po linii metra, na pewno jest podobna sytuacja. Chociaż nie jest aż tak tragiczna, my tak samo podniesiemy do 200. I mamy naszą ostatnią linię metra, która też ma całkiem niezłe, bo tutaj już jest 100 ludków czeka. Nie wiem, czy będą wszystko dzięki temu korzystać z naszej kolei linowej. A tak czy siak, tutaj na tej linii też damy sobie 200%. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, dokąd jest ten tunel, bo nie wytłumaczyłem w sumie do końca. Tunel będzie dojazd tutaj na drugą stronę. A, no i zapomniałbym, rzecz jasna, jak tam działają nasze pociągi. Ten pociąg będzie miał full wypas, ale ogólnie widzę, że całkiem nieźle. I 100% zaoszczędzonych przejazdy samochodami. To jest więcej niż dobra wiadomość. To jest wspaniała wiadomość. Tak, i macie już znowu problem z prądem. Okej, okay. Dobra, nie, teraz to już mnie zawiodłeś, jak tyle pokazałeś, że tylko tyle zrobiłeś. I ty też tutaj już mnie zawiodłeś, jak tylko tyle zrobiłeś. A, z prądem też jest jakiś problem. Tak, jest problem, bo po prostu nie dociągnęliśmy maksa. Możemy kupić nowy kawałek ziemi, ale tego już teraz nie zrobimy. Dociągnijmy prąd. I kończymy dzisiejszy odcinek. Okej, to tutaj się robi. O! Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, ale jak mówię, nie oczekujcie, że odcinek się pojawi jutro. Włączcie w to. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dobra, przełączę się kolejne i kończymy dzisiejsze spotkanie. Ło, ale ścieki. Cześć!